Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie. Wybiła godzina 12 w niedzielę. Piękny niedzielny poranek, a gówno prawda, bo nie mam pojęcia, jaki jest niedzielny poranek, bo nagrałem to w piątek rano. Pora na kolejny etap, kolejna część przygód pana Aragorna w Śródziemiu, jego uszczęśliwianie wszystkich mieszkańców tego pięknego uniwersum, zwłaszcza goblinów i orków. Także jeżeli ktoś nie chce znaleźć się w różowiutkiej księdze, no, w różowiutkim notatniczku, przepraszam, pana Aragorna, to warto zostawić tą łapkę w górę i soczysty kalendarz, bo inaczej pan Aragorn przyjdzie i was uszczęśliwi. Tak, myślę, że to jest dobra wiadomość. A teraz chyba przejdziemy do tego, co zajączki i króliczki lubią najbardziej, czyli końca tury, bo ja tak sobie chwilę siedziałem, patrzyłem, co by tutaj robiły i doszliśmy do wniosku, że, znaczy ja doszedłem do wniosku, bo tylko siedzicie i patrzycie i podziwiacie pana Aragorna, że zrobiliśmy wszystko, co mieliśmy zrobić, chyba że jeszcze wieżyczkowy. O, wieżyczkowy jeszcze chwycimy, okej. Doszliśmy do kuriozalnego momentu. Bardzo kuriozalnego momentu, możemy skipnąć sobie turę, w którym to mamy więcej pieniędzy, niż jesteśmy w stanie wydać. Już Morawiecki do mnie dzwonił i pytał się, zajączku, jak? Zajączku, jak? Ratuj! A ja mu mówię, no właśnie tak. A on wtedy, także szykujcie się, wielkie zmiany. Prawdopodobnie zostanie wprowadzona doktryna pana Aragorna w Polsce, także wszystkie gobliny, orki macie przez ranę. Ale nie, no poważnie, ja nie mam co wydać z tej pieniędzmi. Rekrutujemy wszędzie, gdzie się da, budujemy wszystko, co się da. I my zarabiamy. I my zarabiamy. Znaczy problem jest taki, że my nie możemy zbytnio dużo rekrutować, bo mamy nieprzygotowaną infrastrukturę pod to, bo przez większość gry biegaliśmy kuła partyzantką i nic nie budowaliśmy i teraz nie mamy budynków, gdzie możemy rekrutować. Ale tak, o kurwa, ty, cholipka. Mordko kochana, ja żartowałem z tymi goblinami, ty weź mnie zostaw. Zostaw mnie. Jezusku. Uciekaj, run, you fools! No to żeś uciekł. Dobra, chłop wraca do Goblin Town, ale my w tej turze zarzucimy im propozycję nie do odrzucenia. Nie do odrzucenia, mamy dyplomatę. Bo jak oni się nie zgodzą, trochę lipa. Na szczęście podzielili armię, ale nie mam jak ich zablokować. Poczekajcie, bo ja tu mówiłem wam, że na Zgule dość często ginęły? Dlatego ich dzisiaj się już nie spotyka, bo one zwykle są w fazie wymierania. W sensie, że jak umiera, to wraca do Mordoru, tam sobie je ciepły rosołek, żeby się wzmocnić i potem znowu popierdziela po świecie. Isengard Erebor. Próbuję przekalkulować, jak oni tą wojnę sobie wypowiedzieli, nie widzę. Chyba, że znowu Erebor został pomylony za Doras. Ty, patrzcie, Doras jak górę wyrzuciło. Co jest, kurwa? Szkoda, że ten Isengard upadł. Naprawdę szkoda. Największa frakcja, no spoko, ale my tu zaraz zrobimy handeli, handeli. Jezus, ile rzeczy się pobudowało. Na razie poczekajcie, zrobimy coś takiego. Ja sobie pozwolę zapisać, bo mamy dyplomaty, to jest tylko jednorazowe użycie. I my spróbujemy się dogadać. Próbujemy dogadać się z orkami z Gundabad, bo ja nie jestem w stanie prowadzić wojny na dwa fronty, a przynajmniej jesteśmy w stanie prowadzić je efektywnie. Wiem, że tu mi się już zbiera całkiem sensowna armia, ale ja bym chciał na razie goblinców dokończyć. To bardzo chciałem goblinców dokończyć. Dlatego nasz dyplomata Timberlade idzie do kapitana Lushgeka. I robimy tak, zawieszenie broni. Ale nie. Wiem, że jest very generous, oni by to przejęli, ale jest problem, że potrzebuje Goblin Town. Nie dlatego, że, no dobra, jest w opór za zarąbiste, bo zarabia, ale nie ma przejścia przez góry mgliste. Aragorn musiał dookoła popierdzielać z tą swoją armią. Dlatego ja bym chciał... Nie to. Ja bym chciał, żebyś dał mi Goblin Town. Dziękuję. Teraz jest very demanding. Ale, Mordko, my tu nie przyszliśmy się ograbić, my przyszliśmy się dogadać. Dajemy tobie Madhahaha i damy tobie Wahahaha. No jest balans. Dwie osady za jedną, dwie gówniane. W sensie nie, ta jedna jest dobra nawet. Ta jedna nawet jest dobra. Ta równolegle do Goblin Town położona. Ale powinien się zgodzić. Dobra, próbujemy jeszcze raz. Jakby co zrobiłem save'a, bo ja go będę męczył, bo on tu powinien się zgodzić. Mniej więcej, tak myślę. No jeżeli jest very generous, no jak nie, to najwyżej zawieszenie broni, ale zrobimy inaczej. Zrobimy inaczej. Dasz mi tak. Okej. Spoko. Ty mi dasz Goblin Town. Tak. W sensie wracamy do punktu wyjścia, ale my dużo zarobiliśmy i masę pojechaliśmy. Cały Gundabad jest zrobiony z ziemią, przypominam. Celutki. Celutki, kurwa, wyczyszczony jest. To jest bardzo ważne. Dobra, zapłacę tobie. Nam hajsłom się przelewa, więc dam tobie z 10 tysięcy. Balans. Kurwa. Podejście drugie. Podejście drugie, jeszcze raz. Zawieszenie broni. Dajemy tobie... Mahahaha i fahahaha.
Płacimy tobie. Płacimy tobie. My jesteśmy bogatymi tymi wataszkami. Dajmy tobie cały hajs, jaki mamy. A ty mi oddajesz Goblin Town. Proszę bardzo. Ha! Ha ha! Zgodził się. Prawa handlowe, handeli, handeli, za info, za info. Wiem, że był Jeroz, mogę jeszcze hajs od niego wyżydzić, ale tam w dupie z tym hajsem. I zarąbiście. Oni mają sobie już Dolgudur z Morią i walczą z tymi, z tymi, z tymi, okej, okay, spoko. Aha! Aha, udało się, wybiadat! Bo, a pan Jaragornie, wracaj pan! Zarąbiście, tu zgarniesz tych 16, dobra, zarąbiście. Widzicie, podpisano zawieszenie broni i w sumie zdają sobie sprawę, że wy tam proponowaliście, żeby pozbywać nazwy miast. A możecie w komentarzach podrzucać nazwy miast, w sensie możecie podrzucać nazwy danej osady i na co chcecie to zmienić. Tylko mówię, musi być jakoś lorowo fajnie, możecie też uzasadnienia pisać, byłoby dużo fajniej i przyjemniej, bo bym wtedy historyjkę tej osady wrzucił. Ktoś tam proponował Aragorn tam, no ale nie wiem, zobaczymy po tym odcinku, w sensie po dzisiejszym maratonie, nie? Bo przypominam, że będzie 15-18 odcinek. Możecie wrzucać. Jak ktoś z patronów chce nazwę miasta, no to może mi w sumie na Discordzie napisać tu. Ej, czemu ja tu dostałem armię? Co to jest jakieś? The Nine Bodyguards. A, to są te. Naprawdę? Ja dostałem... Nie, no ty... Co? On też dostał? O kurwa, ty! Ale po co mi to? To jest... To jest useless troszeczkę. Nawet bardzo... Ty się schowaj tu, Jezus. Yes, my lord. No dobra, to zrobimy garnizon Goblin Town. Resztę wrzucimy do armii pana Aragorna. Na razie możecie sobie tu popierdzielać. Pan Aragorn wraca na południe. Ja my hajsy, więc nic nie zbudujemy w tej turze, nawet wieżyczki. Reszta armii. No na razie będziemy okupować. O tym forcie zapomnieliśmy wspomnieć podczas konferencji pokojowej z Gundabadem. Ty, ale udało się, nawet się dogadaliśmy z nimi. Nawet się z nimi dogadaliśmy. Co prawda musieliśmy dopłacić im troszeczkę. Ale Goblin Town za te dwie osady... O, tu jeszcze jest armia, zapomniałem. Popierdzielaj, chłopie. Udało się, ej, udało się. Zarąbiście. No, to stracimy hajs, bo dużo wydaliśmy, ale jest zarąbiście dobrze. O kurwa, ty. Tu nie był Dalnan przed chwilą? A ja wiem, co my z Bree musimy zrobić, bo Bree bym najchętniej naklepał. Ale nie wiem, co mam z nim zrobić potem. No i że ich zaatakujemy. Tak samo elfy musimy zaatakować, bo nam zabrali tą osadę. No. Kurde, wieżyczki nie postawi. Mogę sobie 50 golda zostawić na wieżyczkę. Czy 20. Okej, koniec tury. No co ten chłop robi? Wypierdzielaj! Aragorn idzie z północy. Chłopie, ratuj się! Bunkruj się w Mori. No wziął mnie, zaczął oblegać. No dobra, no jak jest totalnym cepem, to nas będziesz turbował. To jest ta jaskinia, w sensie ta, no wiecie, dziura w ziemi tam, ta. Góra. Mówiłem, że nas góle lubią ubierać, po prostu uwielbiają, bo ale okej, spoko. Zaręczeni jak najbardziej, Lunlarach besieged. To jest Dunlandu, co ten Dunland? Dolguldur besieged, o kurwa, Osgiliath under attack. Okej. Okej. Oni sobie poszli. Bardzo ładnie, że sobie poszli. To jest nasz szpieg. Nasz szpieg będzie tutaj sobie patrzył, rozglądał. Okej. Okay. Marriage Celebration jest, Unit Recruitment jest, Construction Report jest, największa frakcja Mordor, no bo dwie osady. Ale to jest jedna osada różnicy w takim wypadku. To jest jedna... Serio, ziomek, ty mi oblegasz? Serio? No dobra, to niech nas szturmuje, no jak nas nie zaszturmuje w ciągu tych 7 tur, a że trochę potracę na treści. No dobra, to jest akurat bolące. Halo, co jest? Co to przylegowało? Dawaj na południe, popierdzielaj. Teraz tak, tu wy jesteście jako garnizon, nie? Totalnie nieopłacalna jednostka. Jeszcze jako bodyguard bym wrzucił ich jako tego, jako w sensie jako generał bym ich wrzucił jako tego, no wiecie, no. Jako zarządcę do miasta, no ale no, no nie wiem, no na razie niech tu siedzą jako darmowy garnizon. Kościółek musimy znowu zbudować, by się i podatki obniżyć. Okej, bo tu zaczęli znowu tego Melkora szerzyć, bandyci jedni. Przede wszystkim rekrutujesz, bo to jest numero uno. O, kawaleria się robi, nice. O, bodyguardzik. To na razie nie. Chicken farmy zbuduj, mury zbuduj w końcu. Zarąbiście. Tu można tą zarąbistą jednostkę, ale jeszcze nie można rekrutować. Zbuduj farmy, zbuduj Rangers Hall. To jest House of Kings. Dom królów. Synowie Numenoru. Fajne. Fajne. Bardzo fajne.
Ile wy sobie za to życzycie? 16 tysięcy, to przed chwilą daliśmy 16 tysięcy okupu orkom z Gundabadu. Czemu te krasnale mi się na granicy ustawiają? Naklepać wam? Koła grain jakiś, głupi krasnalaki. Śmieszne. Nie. Dobra, wy na razie możecie tu siedzieć, bo jesteście darmowi w utrzymaniu. Was też można na razie sprowadzić. Więcej na razie nie rekrutujemy. Wojna z Gundabadem się zakończyła. Niby wyszło na zero, ale ja czuję się zwycięzcą. Połupiliśmy wszystko, tutaj cyk, 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 cyk. Zarobiliśmy na tym. Prima sorcik. Elfiaki przyszły na odsiecz. W sumie możemy to zawalczyć, bo nierzadko trafia się taka bitwa, gdzie wiecie, gdzie bot przychodzi, my jesteśmy jako posiłki, będziemy i zawalczymy sobie w sobie pierwsza wspólna bitwa z elfiakami, go. No dobra, ale moje posiłki wychodzą z tego. Moje posiłki wychodzą, więc za to ja mam co rozkładać. Te elfiaki stoją. Te elfiaki same by naklepały. Co oni tu mają? Ty, oni mają... Co to jest? Co to jest? Elficka falanga, co? Jeszcze z tymi. Może to trochę dziwnie wygląda. Nie, no elfy są porąbane. Dajcie mi grać elfami. No patrzcie, kurwa. No dobra, my jesteśmy takimi półelfami. No. Dosłownie, praktycznie. Czy oni się na mnie fokusują? Czy oni się odwrócili w moim kierunku? Nie, oni chcą się ewakuować. No dobra, wyjdźmy sobie, jak ludzie cywilizowani. No, daj tą armię, ona jest troszeczkę poobijana. Tylko nie ma co przetrenować, bo te oddziały nawet doświadczone nie są. Szkoda czasu. Wyjdźmy sobie z tych gór dołów. Wyjdźmy sobie tu ładnie. Bez pośpieszku. Daj piechotkę strzelającą, tak zwaną. Jest, jest. Ustaw ich z tyłu. Jest, jest. Tylko wyłączcie sobie tryb ucieczki. Tutaj naszego kochaniutkiego generalika. Proszę bardzo. Daj mi kawalerię. Nam się nie śpieszy do tej bitwy. Tam elfy niech walczą. My już swoje powalczyliśmy. Czekamy na pana Aragorna. Taki jest plan. On tu coś się kotuje. Okej. Mówię, no ale elfiaki same by to wyklepały. Jezus, tylko samo falango. Ja pierdzielę falango. Łucznicy, pyk, 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 pyk. No i zajebiste by to było. O Jezus. Ale jest tylko 77, chyba że to jest obity oddział. Nie no, nie może być ich 77, to jest obity oddział. A kawalerię? Nie no, ja pierdzielę kawalerię moją lepszą. No dobrze, my tu sobie wychodzimy na spokojnie, jesteśmy gorszą rasą, mamy gorsze jednostki, nam się nie śpieszy, tak? Tak. Niech elfiaki walczą, obrońcy śródziemia. Nie strzelaj, bo jeszcze przyjdą. O, już te rogi, słyszeliście te rogi. Okej, oni tu sobie walczą, pięknie. Halo, jeszcze się nie ustawiliście? No niestety nie mogę ruszyć do walki, bo jeszcze szyku nie ustawiliśmy. Tu generał sobie podchodzi, tak. Na Aragorna czekamy, tak, czekamy na nasze posiłki. Ale doceniamy, że przyszli nam z odsieczą. Tam gdzieś w tle, no nie widać, bo jest mgła, ale tam gdzieś w tle jest ta góra, o którą walczymy. O, tu kawaleria jeszcze idzie, popatrzymy jak elfy walczą. Popatrzymy. Ciężki oddział. A to jest średnia piechota i wygrywa. Syndran Spearman. Jeszcze Spearmani kontra ci, miecznicy. Tu kawaleria zmasakrowała. Są halabardziści, pięknie się wbili. O, szarżują. Nice, nice, dobra bitwa. Ja będziemy łapać tych, co uciekają, patrzcie, widzicie? Siema, chłopaki, czekamy, siema. Ej, dobra, ej, ja mogę robić za supporta dla elfów. Kurde, szkoda, że tu nie ma kooperacyjnych kampań. O Jezus, wyobrażacie sobie? Już to było tak zajebiste. Light Infantry. Okej. Siema, chłopaki, czekamy na was. Nie wiem, po co oni zaczęli oblegać. Moja armia też spokojnie by ich rozgromiła, no ale... No nie wiem, no przyszli, no to... No musimy im z niej powalczyć. No nie ma bata, no musimy. Gdzie ta kawaleria jest? Teraz na flankę zaszarżujesz im. Oni się wbiją, co tu stoi? Najsłabsze oddziały. Bardzo dobrze. O, opamiętali się. Halabardziści, tak? To tutaj fokusuj, ci mogą coś zrobić. Jest, jest. Tych fokusuj. Tych! Mordo, kochana! No nikt mnie tu nie słucha w tej grze. Ty, ale to szybciej, bo już jednak nas atakują. Okej. Strzelacie. Okej. Jak tam elfiaki? Okej. Naszych 6%, 39. 6% elfów zginęło, okej.
No wieś tutaj. Generała im chyba jeszcze nie zabili, nie? Nie. Okej, ci nie zawrócili. Ej, chłopaki, zmiana planów. Woli mi już z elfami się tłuc. Oni przynajmniej nie strzelają. Złamiemy, nie złamiemy, bo leci od boku i ten, i generała mają do tyłu. A nie, złamaliśmy, lol, no to leci. Aha, to już w ogóle wszystko złamane. Okej. To przejedźcie sobie, a nasi będą strzelać. Elfy by swoje zrobiliśmy, czekamy na kolejnych. Chłopaki, to był głupi pomysł, elfy nas przejedzie, wystrzelają. Radio. śmieszne to jest. Ty, żeby strzału nie dostać. Ty, bo strzałą dostaniesz. Poczekaj, poczekaj. Poczekaj, nie ma co. O, tu już elfy są. No i zginął ktoś od strzały. A, ci też już uciekają. O, strzelają w ciebie, kurwa! No nie, no chłopa mi zabili. Co wy robicie? Zadzbany. Dobra, przestańcie strzelać, zabijacie naszych, no. Przecież oni kosztują pieniądze i co? Teraz ten mi... A, oni jeszcze w nas biegną. A, jednak nie. Jednak chłopaki kuła w drugą stronę. Przynajmniej próbował, tak? Przynajmniej próbował. No to było trochę głupie, co? Kontynuuj! No co ty, chłopie, mordo, kochaniutka. Trzeba ich łapać. Aha, ci to toporkami jeszcze rzucają. Możecie nie strzelać? Nie, bo znowu zabijecie naszych. Okej. Ciekawe, kto będzie decydował o jeńcach po tej bitwie. Bo mamy doktrynę pana Ragorna, tak? No my jeńców nie bierzemy. Elfiaki to nie wiem. Co to takie czerwone płaszcze? O Jezus, Noldorzy. O Jezus. O Jezus! Ciekawe, czy jest wśród nich jeszcze ktoś, kto pamięta, jak przybili do Śródziemia ponownie. Dobra, wychodzimy z bitwy, bo tu już jakieś resztki zostały. 10 straciliśmy, oni 2000, elfy 144, także no... Gobliny, no tylko z goblinami się tu, gdyby Gundabad był takimi goblinami też. Opa, darmowe prowincje. Oho, chyba też doktryna Aragorna tam weszła. Nie, bo chłop się nie mógł wycofać, bo z dwóch stron. My poprzednią bitwę też, znaczy... Jak wtedy walczyliśmy w tym samym miejscu, to samo mieliśmy. Okej. Okay. Żebyście mi znowu... Nie! Zostaw! Zostaw! Waruj! Nie podchodź! Moje! O ty, tam jest półtorej armii. Goblinców. Ale nie tykaj mi tej osady. Nie tykaj. No nie wiem, no jak frakcją dobra idzie aż tak dobrze. Masło jest tak bardzo maślane. No to... Nie wiem, no po wyczyszczeniu tych goblinców i Gundabadu to ja atakuję... Shire'ów, Hobbitów, Bree i tego. I elfy wysokie, tylko że kurwa, nie mogę ich zaatakować do czasu, aż nie będzie narady Elronda, nie? Ty, Boże, bitwę przegrali, niesamowite. A pierścień jest w umbarze, no kurwa, kto tam popłynie? Przypominam, że mam też serię questów dla pana Ragorna, tak? On musi iść tam do Dunharrow teraz. Ty, bo oni przegrywają. Nie, no nie stracą tego, nie oszukujmy się. Poza tym chłop mnie chyba zablokował w tej Zakhali. Dobrze, 7000. Raport końcatury, jest nowy członek rodziny, jest construction report. Jakieś kopalnie się zrobiły w Montgrahamce. Okej, dobra. Oni ewidentnie chcą dotrzymywać zawieszenia broni i dobrze. Ale wiecie, strzeżonego, zając strzeże, tutaj takie jakieś gówniane oddziały niech sobie siedzą, w razie czego to się ulejemy. Tak, tak, tu są w sumie, moglibyśmy ten czas wykorzystać i pozbyć się tych buntowników. Zostaw tu tych, żeby trzymali fort. W sumie to jest jakaś opcja. Rzuć mu armię. O kurde. No wrzuć ciebie, wrzuć ciebie, wrzuć ciebie. Może nie ciebie. Wrzuć ciebie, wrzuć ciebie. Takiego. Wrzuć tutaj was. Wrzuć tutaj was, was, was. Was, was, was. Wrzuć was. Okej. Dobra, i ty sobie tu wejdziesz, a ty idziesz tych buntowników. Nie wiem, czy oni tam trola nie mieli. Dobra, mniejsza o to, tam trola wszystkim wyklepiemy. Wejdź sobie też tutaj jako garnizon, będziesz sobie siedział. Kościółek zbudowany jest. Zbuduj... chicken farmy, bo trzeba karmić przyszłe pokolenia goblinców pod naszym panowaniem powierniczym. Okej, popierdzielamy... Czy ja mogę stąd wyjść?
No nie no, chłop mnie zablokował tą armią, nie wyjdziemy za hali. Kurde, bandyto, wypierdzielaj. Okej. Nice, nice, kolejne dwa oddziały, zapraszam. To będzie, będą uzupełnione dla pana Aragorna, jak najbardziej. No dobra, bodyguardzik jako gdzieś tam ten, no... Zarządca się przyda, nie? Myślę, że jak najbardziej. Za ile tur możemy tą naszą OP porąbaną jednostkę? Za 8. Smutna buzia. Wieżyczkowy. Melduj się, jest wieżyczkowy. Nie wiem, czy też tym na krasnale z gór błękitnych nam trochę ziemi nie podkradły. Ich też przydałoby się podbić. Ranger z Hola zbuduj, bo to zawsze gdzieś jednostki do tego, recrutation. Ranger z Hola zbuduj. Okej. Okay. Kuźnię możesz zbudować, bo to zawsze tam gdzieś coś. Okej. A, w Zachali nic nie budujemy. Jest kościółek? No to więcej wam nie trzeba, żeby chwalić imię pana Aragorna, okej. Okay. O kurwa, ty, bo oni idą w moim kierunku. Ej, elfy, sprawa jest. Co to są za armie? Gówniane? Generała mają w... W dupie chciałem powiedzieć, nie mają. Gówniane armie, okej, okay, no ale tutaj nic nie mamy. O, będzie zarządca do tego miasta, spoko. Kurde, nie mogę stąd... No wypierdzielaj tym elfiakiem, zablokowali mnie, sabotują kampanię. Bo na Aragorn ich wyczyści. Ma już jednostki dodatkowe, dobra, koniec tur. Powiedzcie, że te gobliny do mnie idą. Nie. Kurwa mać. Znów mi idzie splądrować tą osadę. No i idzie, no... Możesz się ode mnie odczepić, bandyto. Construction report. Blacksmith. Okej, okay, możesz autostrady tu zrobić, proszę bardzo. Tu zrobiłeś lepszego armorera, jest. Okej, okay. Coś tu możemy zrekrutować. Aha, już się rekrutuje. Tawerna, biblioteka. Patrzę, czy nie ma jeszcze czegoś, co by nam bardziej... O, to można by w sumie zrobić. To w sumie nie. Royal Barracks. Czy lepsze baraczki? Ile to kosztuje? 4000. Dobra, na razie możesz mi to zrobić. Jak najbardziej. Okej, już hajsu nie ma. No, może aż tak dużo nie zarabiamy, jak myślałem. No, jak mieliśmy tam powyżej 10 tysięcy, to mogłem powiedzieć, że jesteśmy bogaci. A tak to jesteśmy, utrzymujemy się. O, żyjemy. Dobra, ty idziesz tych buntowników. Raz, że mi psują, bo psują, a dwa, że psują. To trzeba ich wyjaśnić. Nie, wieżyczkowy, gdzie jesteś? Na wieżyczkę mamy, mamy na wieżyczkę. Przejdź sobie tędy, cyk. Machi. Okej. Okay. I widzimy bakterie. Nice. Czy elfy mogą mnie wypuścić z mojej osady? No chłop mi armię zablokował, nie wierzę. No chłop mi armię zablokował, no nie wyjdę, no! Chyba, że go zaatakuję. Ale nawet go nie mogę zaatakować, no zarąbiście. Ty, a Bri w razie czego możemy? Nie możemy. Może dyplomatą trzeba będzie zerwać. Dobra, rzuć... Aha, ty masz pełno. Wyciągnij was. Jezus, ale zapomniałem, jak ty miałeś gównianą armię, panie Aragornie. Spartańscy krasnale. No do końca muszą walczyć. Jezus, jak on ma gówniane jednostki. Strasznie gówniane. Łucznik. Pół łucznik. Tu nie ma piechoty. Ta armia przejawia braki piechotne. Okej. Nic nie zrobimy więcej, nie? Nie mam pieniądzów. O, możesz to zrobić, spoko. Póki mamy, to wydajemy. Dojdzie w jedną turę? Nie dojdzie. No przestań budować, bo mi przyjdzie zniszczy, bez sensu. To gdzieś indziej zainwestujemy. Gdzieś indziej zainwestujemy, gdzieś indziej coś zbudujemy. No, na przykład tutaj zielarza zbudujemy, o, no i tyle w temacie. Dobra, myślę, że tutaj wam podziękuję za uwagę. Mam odcinek chyba spoko wyszedł, bo dużo rzeczy jakby nie parzyć się podziało. Przede wszystkim, no, zawieszenie broni z Gundabadem. Na moje to jest genialne posunięcie, bo tak to musiałem się z nimi męczyć na dwa fronty z tymi gównianymi armiami. No widzicie, że pan Aragorn już nic nie miał, dosłownie poza generałami tutaj to nic nie było. Odciążyliśmy sobie front, armię przerzucamy, na szybkości zraszujemy gobliny, więc nam na pewno elfy tego nie podkradną. Pozbędziemy się problemu goblinowskiego. Potem możemy na szybkości jeszcze docisnąć Dunland, bo będą armie na południu. A potem skoro tu jest już Rohan i Isengard, Rohan i Gondor z tej strony,
No to z powrotem na północ ciśniemy Gundabad i potem albo atakujemy już dobre frakcje definitywnie, albo możemy jeszcze tutaj te leśne elfy, Erebory, Dale, bo to jest trochę dobre, ale po drugiej stronie gór mglistych, więc mamy wyrąbane na to. Jeszcze zależy, gdzie pierścień tepnie, bo jak on cały czas będzie w tym Umbarze, to ja się tu nie dostanę, no sorry, no, no. Bym musiał zbudować tutaj statek, bo to jest jedyne miejsce, gdzie możemy zbudować statek. Musiałby tu wsiąść pan Aragorn, musiałby opłynąć kurwa wszystko, czyli przez szare przystanie tutaj, cyk, 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 cyk. Tu dopłynąć do Gondoru, cyk, 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 cyk. Nie wiem, czy po otwartym morzu tutaj pewnym da się pływać, więc pewnie z dużego brzeża musielibyśmy płynąć. Cyk, 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 cyk. To jest jakieś 300 tur. Także no nie ma bata. Przypominam o propozycjach na nazwy miast, bo chcieliście to może by to zrobić. Lepiej, fajnie jakbyście dawali nazwę miasta i jaka jest i jaką, na co byście chcieli to zmienić. Jak przyjadę, żeby ktoś chciał zobaczyć, nie? To jest ta Anonymous, czyli ta dawna stolica nasza. O, to są chyba wszystkie osady przekazane, jak ktoś chce to sobie zobaczyć. No i przypominam, że widzimy się o 15 i 18 dzisiaj. Kolejne odcineczki, także co? Łapek górę, czysty komentarz, cześć, trzymajcie się. Na razie.